Witam, to pan Motowidło. Dzisiaj jest 1 września 2021. Spotykamy się w 50. rocznicę uruchomienia seryjnej produkcji kombajnu Bizon. Września 1971 roku w dziejach płockiej fabryki nastąpił moment historyczny i przełomowy. W taśmie montażowej zeszła ostatnia wistula oznaczona numerem 19000, a na taśmę wszedł kombajn Z040 Bizon. Data ta stanowi początek seryjnej produkcji tych maszyn. Znana w Płocku dziennikarka Maria Olszewska wydarzenie to opisała następująco. Tak więc oto na taśmie montażowej FMZ ostatni egzemplarz popularnego kombajnu o nazwie Wistula. I choć imponujący wydaje się widok, gdy ramiona suwnic posłuszne ludzkim rękom sprawnie umieszczają na właściwym miejscu kolejne elementy maszyny, gdy silnik w serce kombajnu w ciągu paru minut zajmuje swoje miejsce i gotów jest do ożywienia maszyny, to przecież widzów nie opuszcza świadomość, że ten proces montażu i cała malownicza Wistula są dziś poczciwymi staruszkami, którym pozwala się odchodzić z honorem, gdyż ustępuje miejsca nowemu, lepszemu. Wistulę wypiera słynny już dziś Bizon, kombajn o nowszej konstrukcji i wydajności ponad dwukrotnie większej. Zamknięta w ten sposób kariera płockiej Wistuli jest przecież powodem do dumy dla producenta płockiej FMZ. Kombajn zbożowy Bizon został skonstruowany w biurze konstrukcyjnym Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku we współpracy z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Głównym konstruktorem w Płocku był wtedy Bolesław Rostowski, a grupą konstruktorów w Poznaniu kierował Marian Liska. Początek tej drogi był trudny. Po nieudanym projekcie kombajnu KZS-4 w połowie lat 60. nad fabryką wisiało widmo utraty statusu producenta maszyn żniwnych. Fabryka oficjalnie nie mogła opracowywać dokumentacji nowego kombajnu, gdyż taki kombajn nie był przewidziany w planie zjednoczenia przemysłu ciągników i maszyn rolniczych w Warszawie, któremu to podlegała FMZ. Z uwagi na spadek zapotrzebowania na kombajny Wistula, wytyczne do planu na lata 1971-1975 nie przewidywały produkcji w kraju kombajnów zbożowych, a potrzeby rolnictwa miały być pokryte importem ze Związku Radzieckiego lub NRD. Oznaczało to w praktyce koniec zakładu. Fabryka była przewidziana do współpracy z przemysłem ciężkim jako kooperant lub do samodzielnej produkcji urządzeń hodowlanych typu transportery do obornika, kojce dla trzody i bydła. Trzeba pamiętać, że wówczas obowiązywał system nakazowy i dlatego wyłącznie pod pozorem wykonywania części zamiennych zaczęto przygotowywać grunt do produkcji nowego kombajnu. Stawka w tej grze była wysoka. Była nią przyszłość zakładu, a podstawowym atutem doświadczenie załogi, istniejące zaplecze techniczne, wieloletnie tradycje i wytrwałość w walce z przeciwnościami. Drugą i zdaje się, że wcześniej rozważaną przez władze opcją była produkcja kombajnów na licencji. Zakupiono 4 maszyny w celu zbadania konstrukcji oraz odniesienia jej do możliwości produkcyjnych w kraju. Inżynierowie z FMZ wzięli się do pracy, korzystając z 4 kombajnów produkcji zachodniej jako drogowskazów do celu. Wzorowaliśmy się na przodujących rozwiązaniach firm zagranicznych, dokładając własne cegiełki, powiedział magister inżynier Bolesław Rostowski redaktorowi Sztandaru Młodych. Pracownicy od samego dołu aż do dyrekcji pracowali na pół legalnie, gdyż otrzymali zgodę na próbę stworzenia małego kombajnu o wydajności niewiele większej od Wistuli, następcy KZS-4. A na pół kombinując, gdyż z kolei faktyczny projekt i prace nad nim od początku zakładały powiększenie maszyny, co skutkowałoby wyprodukowaniem kombajnu o potrzebnej mocy przerobowej. Inżynierowie opracowali, a załoga wyprodukowała pierwsze prototypy kombajnów o oznaczeniu KZS-3 i KZS-5. Warto zaznaczyć, że robili to często po godzinach i w praktyce za darmo.
projektując i wykonując egzemplarze prototypowe oraz przygotowując zakład do produkcji seryjnej. Po pełnej nerwów i problemów w próbie polowej z konkurentem w postaci E512 nasza konstrukcja zgarnęła całą stawkę, dostając zielone światło na produkcję seryjną, ratując przy tym nie tylko załogę, zakład, ale także coś więcej. Oto bowiem polski robotnik i inżynier udowodnili, że potrafią i będą tworzyć rodzime konstrukcje wbrew wszelkim przeciwnościom losu, od politycznych po techniczne. Na podstawie badań przeprowadzonych przez pracowników FMZ przy udziale Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Akademii Rolniczej w Lubinie i Warszawie oraz Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, zespół sformułował wniosek końcowy o brzmieniu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i szczegółowych obserwacji pracy poszczególnych mechanizmów maszyny stwierdza się, że kombajn KZS-3 Bizon nie budzi zastrzeżeń pod względem funkcjonalnym i nadaje się do eksploatacji w warunkach krajowych. Konstrukcja kombajnu KZS-3 nie ustępuje współczesnym konstrukcjom maszyn tej samej klasy, będąc w czołówce poziomu europejskiego. Po 2 latach zmagań i niepewności, dnia 10 marca 1970 roku, Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 34/70 w sprawie uruchomienia produkcji nowych typów kombajnów do zbioru zbóż. Uchwała z jednej strony sankcjonowała dotychczasowy wysiłek załogi, a z drugiej strony przewidywała, że płocka FMZ będzie produkować 2 rodzaje kombajnów, a mianowicie KZS-3 o przepustowości od 3 do 3,5 kg masy na sekundę i KZS-5 o przepustowości od 4,5 do 5 kg masy na sekundę. W dniu 8 lipca 1971 roku odbyły się w fabryce oraz w amfiteatrze nad Wisłą kulminacyjne uroczystości z okazji 100-lecia istnienia przemysłu maszyn rolniczych w Płocku. W uroczystości wziął udział m.in. prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz. Podczas uroczystości dyrektor fabryki magister inżynier Czesław Stygar powiedział m.in. Nasze dzisiejsze osiągnięcia, z których jesteśmy bardzo dumni i które wywalczyliśmy ogromnym nakładem energii, zaangażowania, ofiarności, talentu, inicjatywy, nie byłyby możliwe, gdybyśmy nie wykorzystali najcenniejszych wartości, jakie przejmowaliśmy w historycznej sztafecie pokoleń. Dlatego też nasza załoga z taką pieczołowitością pielęgnuje tradycje historyczne fabryki, czerpiąc z niej w sposób twórczy to wszystko, co było piękne, szlachetne, bohaterskie, co stanowi natchnienie do twórczej i ofiarnej pracy. W dniu 18 grudnia 1972 w sali kina Przedwiośnie w Płocku odbyła się uroczysta sesja konferencji samorządu robotniczego, poświęcona ocenie pierwszego etapu produkcji kombajnu Bizon. Możemy stwierdzić, powiedział podczas uroczystości dyrektor Czesław Stygar, że został opanowany proces produkcji, plany realizujemy rytmicznie, produkcja bardzo dynamicznie wzrasta, a dobra jakość i wysoka ocena rolnictwa wywołały zapotrzebowanie, którego nie potrafimy obecnie w pełni zaspokoić. W roku 1971 Bizon w ilości około 100 sztuk stanął do żniw na polskich polach, otwierając nowy rozdział zarówno dla zakładu, jak i dla polskiego rolnictwa, błyskawicznie stając się kultowym, jak i kulturowym elementem naszych pól. A jego legenda trwa już ponad 50 lat.